się stanie właśnie z tymi peptydami, bo to znaczy, że kulturyści byli mądrzejsi. Czy ty weźmiesz najtańszą żelatynę, która dostarczy te same aminokwasy w tej samej ilości? Efekt tak naprawdę będzie finalnie ten sam, nie? Animal Flex i tam bodajże była jakaś szorstka rekina, takie cuda na kiju różne i chyba właśnie o takie rzeczy ci chodzi. Żeby komuś nie szkodziło, dobra, bierz sobie, ale nie oczekuję od tego dużo. Bo działamy troszkę mocniej, czy jakiś hormon wzrostu jak najbardziej, TB do tego jeszcze. Wpływał na receptory androgenowe i dalej gdzieś tam też IGF-1 działać mocno. Okej, witam Was ponownie. Poruszyliśmy temat BPC, a jak było BPC, to teraz trzeba pomówić o TB500, czyli często dla ludzi to jest coś, co stosują razem w miksie. No i teraz takie pytanko dla Was, czy musimy to stosować razem, czy są jakieś benefity, aby to stosować razem, czy te TB500 różni się jakoś działaniem od BPC? Może Krystian teraz. Dobra, jeśli chodzi o TB500, tutaj akurat takiej mega wiedzy nie mam, w sensie takim nie patrzyłem tak dokładnie jak PBC, ale generalnie TB500 też stosowałem. No, ta tymozyna właśnie beta-4, ona działa troszeczkę inaczej. Jakby cel jest bardzo podobny, czyli regeneracja tkanek, ale zupełnie inne mechanizmy. Do końca nie wiem, nie będę się też właśnie wymądrzał. I no, mówi się o takim tak zwanym Wolverine Stack, czyli właśnie TB500 i PBC. I myślę, że warto to po prostu stestować. Po prostu stestować. Nie ma na to żadnych badań, nie będzie raczej, bo TB500 ma jeszcze mniej badań niż PBC-157, ale generalnie z tego, co czytałem, co widziałem, no to całkiem fajnie. Znaczy przyszłościowo może jakby stać się nawet lekiem, oby tak było, bo fajnie jest widzieć na przykład, jak niektóre środki, które były gdzieś tam niestosowane, są stosowane teraz. Na przykład tak z meldonią było, że tylko było w Rosji, a teraz pomimo, że na całym świecie już jest stosowane, jest game changerem w wielu przypadkach. Mam nadzieję, że tak się stanie właśnie z tymi peptydami, bo to znaczy, że kulturyści byli mądrzejsi. Czasami tak się dzieje. I oby tak było, ale i TB500 jest o tyle fajne, że można stosować go raz w tygodniu, czy tam dwa razy. I też nie jest tak uciążliwe, no bo PBC, mówimy oczywiście o tej formie iniekcyjnej w brzuch, no to trzeba stosować, no najlepiej te dwa razy dziennie według mnie, no raz dziennie takie minimum, a TB500 ma ten okres potrwania dłuższy, więc można raz na tydzień. I czy trzeba, z PBC nie trzeba, można samemu, po prostu trzeba właśnie stosować jako dodatek do całej terapii. Czy pomoże, czy nie, nie wiem, ale jeśli nie szkodzi, to czemu nie? Damian, czy masz tutaj coś do dodania na temat TB500, czego nie powiedział Krystian? Chyba raczej nie, no ja tu też podchodzę do takiego zdania, że jakby to jest coś, co można łączyć, czego nie można łączyć. Ja zazwyczaj z praktyki dodaję to, ale tylko w takich poważniejszych przypadkach, nie? Zwyczaj wiesz, jeżeli jest jakieś przeciążenie i tak dalej, leki, no to tam wystarczy TB, raczej mówię BPC, natomiast jeżeli już dochodzi do jakichś powiedzmy rzeczy typu naderwania, zerwania i tak dalej, jakieś stany pooperacyjne, wtedy raczej już dorzucamy te TB500 jako takie dodatkowe wsparcie, nie? Czyli, no. Do rzeczy takich niestandardowych przejdziemy sobie jeszcze na końcu może, ale teraz już poruszmy ten temat suplementacji takiej tradycyjnej i na początku chciałbym się skupić na tym, co jakby normalnie zazwyczaj dostarczamy w naszej diecie, czyli witaminy, minerały, zanim pomówimy o takich, że tak powiem, suplementach zewnętrznych, jakichś ekstraktach, kurkuminie na przykład i tak dalej, to co w naszej diecie, które minerały, które witaminy są kluczowe, jeśli chodzi właśnie o kondycję naszych stawów, ścięgien, ogólnie tkanki łącznej i czego jakby powinniśmy najbardziej pilnować, żeby nie było niedoborów, ewentualnie pomyśleć o suplementacji. Krystian. Dobra. To tak szybko, konkretnie najpierw się odniosę do sportowców, a z drugiej strony do zwykłych ludzi. Jeśli chodzi o zwykłych ludzi, to przede wszystkim zaczynamy sobie od podstaw, czyli niedobór białka, to jest taki standard.
Niedobór białka to będzie niedobór różnych aminokwasów, na przykład proliny, która jest niezbędna do syntezy kolagenu. Więc mówiąc krótko, białko najważniejsze. Tu wiadomo, większość kulturystów nie ma z tym problemu, aczkolwiek niektóre tam bikiniary wolą sobie gdzieś tam zjeść węgle. Więc zaczynamy sobie białko. Dalej, witamina C niezbędna. I teraz tutaj na przykład ja nie jestem kompletnie za suplementacją. Dlaczego? Bo bardzo łatwo dostarczyć ją z diety, a wyższe dawki no, nie powodują to, że ona nam bardziej pomaga dostarczyć te 80 mg, a w przypadku sportowców zalecenia 200 mg jest bardzo prosto. Za tym jestem. Dalej, wapń w diecie, bo on jest dużo lepiej przyswajalny, czyli dużo serów. Jeśli ktoś oczywiście nie może, no to jak najbardziej właśnie wody, bo no, ten wapń będzie bardzo istotny w kontekście całego zdrowia kośca. Tak samo witamina D, ale tutaj w diecie wiadomo, ciężko dostarczyć, więc no, to jest raczej niemożliwe. I teraz tak, kwas omega-3. Jeśli ktoś lubi ryby, to jak najbardziej, bo te omega-3, one są mocno stabilne w pożywieniu. I teraz, co jest bardzo istotne, a jest takim dość popularnym błędem według mnie, to to, że za dużo osób spożywa zbyt dużo kwasów tłuszczowych nasyconych, a one w dłuższej perspektywie mogą nosić stan zapalny. Wiadomo, to się zaczyna od jelit, ale w dłuższej perspektywie, jeśli mamy proporcję tych kwasów tłuszczowych niezachowaną, generalnie nie ma czegoś takiego jak idealne proporcje, ale chodzi o to, żeby nie spożywać powyżej 10% kwasów tłuszczowych nasyconych, a to jest niestety bardzo łatwo przekroczyć, bo to wystarczy jeść 3 jajka dziennie, gdzieś tam używać masła, gdzieś tam tłuste mięsa, więc tutaj bardziej te omega-3 i omega-6, które nie działają prozapalnie, jak to ludzie też często mówią, więc w drugą stronę, więc dużo oliwy z oliwek, olej lniany, olej gdzieś tam z wiesiołka, jak najbardziej olej gdzieś tam bardziej wysiłkany, też mogą być z orzechów na przykład włoskich, ale zwykła oliwa, tylko zwykła, w sensie taka, że powinna być extra virgin oczywiście. Unikamy olejów kokosowych, które są po prostu źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych. Dalej, no nie będę mówił konkretnie o wszystkich witaminach, no bo wiadomo, po prostu nie możemy mieć niedoboru. A w diecie po prostu wymieniłem to, co jest najczęściej. No i chyba to są takie najczęstsze konkrety, bo już nie chcę się rozwodzić na bardziej szczegółowe, te najczęstsze błędy. No oczywiście nie będę mówił o takich rzeczach, że trzeba unikać fast foodów i tak dalej. Ludzie jakby nie wiążą w ogóle czegoś takiego, że jak jedzą syf, to ma wpływ na nabór stawów. A no ma, no właśnie ma, w dłuższej perspektywie, oczywiście nie w krótkiej. Szczególnie właśnie te kwasy tłuszczowe trans, które są już teraz mniej obecne, ale no niestety są jeszcze one mogą mocno, mocno działać prozapalnie, wręcz pronowotworowo, więc to trzeba w tym kontekście mocno, mocno uważać. Okay. Czyli nieprzetworzone jedzenie, przynajmniej na tyle, na ile Tak. się da. Ogólnie żywienie, Tak. unikanie jedzenia prozapalnego, na tyle oczywiście, na ile się da, bo wiadomo, że w kulturystyce mamy różne etapy i różne Tak. te produkty gdzieś tam sobie dobieramy. Witamina C, witamina D, wapń. No okej, okay, dobra, no to mamy to. I teraz będąc jeszcze blisko tego jakby pożywienia naszego naturalnego, chciałbym zapytać o żelatynę, o kolagen, jak już wspomniałeś o prolinie, ale to będzie pytanie do Damiana. Co sądzisz o żelatynie, kolagenie? Zależy pod jakim kątem chcesz pytać, nie? Okej, dobra. Jeżeli mówimy Czy o... No, 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 nie chodzi mi o walory smakowe? no. Czy lubisz żelatynę, deserki? Czy po prostu zdarza ci się używać to w suplementacji u podopiecznych, czy uważasz, że raczej to nie ma większego sensu, skoro tej proliny i tak w diecie kulturysty będzie wystarczająca ilość? Znaczy tak. Tutaj jest zawsze zależy, nie? Przede wszystkim na pewno, znaczy tak, inaczej. Zdarza mi się używać jak najbardziej, tak? Nie robię tego często, gęsto. Jestem tym takim nudnym, że tak powiem, gościem, trenerem, który raczej, jeżeli chodzi o kwestie układu ruchu, to jest raczej za prewencją niż za potem naprawianiem tego wszystkiego. Bo dla mnie to się mija, że tak powiem, ze celem i. Jeżeli mówię, tak jak wcześniej gdzieś tam też wspominałem, tak, jeżeli nie wykluczysz
przyczyny problemu, no to te żadne suplementy ci, wiesz, nic tak naprawdę nie dadzą, nie? Więc ja zazwyczaj skupiam się na tym bardziej niż na prewencjach. Natomiast wiadomo, że już faktycznie coś się zdarzy i trzeba, no to okej, okay, czasami ten kolagen zdarzy mi się wrzucić, a jak najbardziej. Tylko teraz, jeżeli chodzi o chociażby suplementację kolagenu, tak? Wiele osób siedzi i wybiera jakieś tam nie wiadomo jakie kolageny za nie wiadomo jakie niebagatelne pieniądze, nie? Licząc na to, że to będzie jakieś tam z tego tak naprawdę cudów, z tego tytułu magia, tak, że to zadziała lepiej i tak dalej. No, trzeba pamiętać, że przede wszystkim kolagen to jest białko, tak? I takie każde białko, jeżeli je spożyjemy, musi zostać rozłożone do pojedynczych aminokwasów, czyli do tej proliny i lizyny. Przez układ krwionośny. Czyli my spożywając kolagen, tak naprawdę dostarczamy jedynie bloczków, z których nasz organizm później może syntezować ten kolagen na nowo, tak? I go ewentualnie upakować tam, gdzie powinien, tak? Czyli te tkanki miękkie. Natomiast właśnie tutaj trzeba powiedzieć o tym, że ważniejsze w tym momencie jest później to, czy właśnie nasz organizm będzie chciał te cegiełki, tą lizynę i proliny wykorzystać tak, jakbyśmy to chcieli, nie? Więc niezależnie, czy ty weźmiesz, zapłacisz za ten kolagen jakiś tam rybi i tak dalej, stówę, 200, czy ty weźmiesz najtańszą żelatynę, która dostarczy te same aminokwasy w tej samej ilości, efekt tak naprawdę będzie finalnie ten sam, nie? Więc jeżeli chodzi o suplementację, to zdarzam się, ale na pewno nie przepłacam za produkty, nie? Nawet zwykła galaretka, żelatyna spożywca potrafi zrobić tą samą robotę, nie? Mówię, później wszystko tak naprawdę się sprowadza do odpowiedniej sygnalizacji hormonalnej, tak? Czyli musimy wymusić na to, żeby ten organizm chciał ten kolagen syntezować, czyli odpowiedni poziom estrogenów, hormonów wzrostu i tak dalej, tak? Jeżeli no tutaj znowu zbijemy za nisko estrogen, to te podawanie tego kolagenu nic nam tak naprawdę nie da, no bo ta synteza nie będzie na tyle nasilona, żeby to faktycznie wykorzystywać, nie? Mówiąc o tym przepłacaniu, przypomniał mi się taki suplement mityczny Animal Flex i tam bodajże była jakaś szorstka rekina, takie cuda na kiju różne. Chyba właśnie o takie rzeczy ci chodzi. Dobra, no to jeszcze teraz tutaj bym chciał pomówić o innym suplemencie na stawy. MSM. Działa czy nie działa? Krystian, wiem, że pamiętam, raz powiedziałeś, że nie działa, więc słuchamy. Tak, jeszcze się odniosę do kolagenu, bo generalnie mamy tak Okej. Okay. trudne live'y, bo my się zgadzamy z zamianem i teraz pierwszy raz się kompletnie nie zgodzę, bo kolagen przerobiłem. Kiedyś oczywiście bym twierdził, tak jak Damian, że oczywiście to jest białko, jest po prostu domem kresów, ale chcąc nie chcąc, ostatnie 10 lat bardzo mocno na tym się naukowcy skupili, żeby to przebadać. Jeśli my dostarczamy sobie prolinę, lizynę, witaminę z diety, to problem jest troszeczkę z hydroksyproliną. Co to znaczy? To jest też taki aminokwas, który w pożywieniu nie jest dostępny. I teraz, no według dostępnych badań, tego co mamy, mamy całą metaanalizę 17 badań, że suplementacja kolagenu przetreningowo działa, zmniejszając mocno ból i stany zapalne. I teraz, w jakiej to było formie? To było w formie zarówno badali tutaj żelatyny, czyli tam była galaretka z witaminą C, i też była forma hydrolizowana, bo to jest też bardzo ważne. Troszeczkę ta forma hydrolizowana kolagenu rybiego działała. Dlaczego tak się dzieje? Bo są właśnie takie mechanizmy poza jakby trawieniem, że sama suplementacja kolagenem wspomaga typu drugiego, żeby to było bardzo ważne, w jelitach jakby wchłanianie tych tak zwanych peptydów kolagenowych. Też mamy różnego typu. I to jakby jest tylko jakby za wyłącznie sprawą kolagenu. Więc po prostu po to mamy naukę i coraz więcej badań. Myślę, że niedługo to będzie bardzo dobra już teza naukowa, że kolagen działa. Ja to stosuję, wiecie, jako must have, raz, żeby testować na swoich podopiecznych, raz sam patrzę, jak to wygląda. To nie kosztuje dużo, bo oczywiście chodzi, by to nie przepłacać. Mniej więcej od 5 do 10 gramów przetreningowo kolagen po prostu nie jest jakby must have z powodu właśnie tych peptydów kolagenowych i działania. Jeśli chcieli, to oczywiście podeślę całą literaturę, bo tego jest naprawdę sporo. Nie widziałem, że aż tyle. Bo to jest 2011, 2014, 2022,
Więc naprawdę suplementacja kolagenem działa w tym kontekście. No oczywiście, a 5 lat temu bym zupełnie o tym nie powiedział, więc to tylko w tej kwestii się nie zgadzamy, a oczywiście w całej reszcie tak, że no, jeśli mamy problem, no to no, nic nam nie pomoże i trzeba sobie zdać sprawę, że trzeba działać prewencyjnie, prewencja jest najważniejsza, więc ja ten kolagen sobie i tak cały rok żre. Gdzieś tam robię sobie galaretki. Czy żelatyna jest gorsza? To też ciężko powiedzieć, bo ja też jestem zdania, że jak robię sobie coś, to daje więcej rzeczy, czyli jem po prostu sobie gdzieś tam galaretki, gdzieś tam witamina C, też jest białeczko, więc to raczej taki posiłek zbilansowany, ale skupiam się też właśnie na tej hydroksie, prolinie, czyli gdzieś tam ten kolagen gdzieś tam sobie krąży cały rok. Czyli To tyle. suplementacja kolagenem wpływa na to, że my z jelita syntetyzujemy lepiej peptydy kolagenowe, tak? Tak, one są wytwarzane, dokładnie tak. Dokładnie Okej. tak. Suplementacja typu drugiego ma wpływ na wchłanianie poprzez peptydy kolagenowe w jelitach. No, to teraz ja już wiem, jak to mądrze powiedzieć komuś, czemu ma Tak, to. suplementować kolagen, a nie tam Ja jakieś to mówię. już. Zaczęliśmy tak jeszcze to sprostowanie do Krystiana. Jakby to nie jest tak, że ja twierdzę, że kolagen całkowicie nie działa, tak? Po prostu dla mnie jest to. Po prostu ja uważam to za taką, no, rzecz przereklamowaną, tak? Na pewno, tak jak powiedziałeś, nie Ja też tak przepłacać. uważałem. I okej, jeżeli jest potrzeba, zasuplementować, ale nie oczekiwać od tego cudów, nie? Bardziej pod tym Nie, kątem. no, oczywiście, to nie jest tak, że to jest taki game changer, tylko no, po prostu w ciągu tych 5 lat, jeśli chodzi o te zwierzęce suplementy, to nawet kolagenem się najbardziej pochylili. Jakby nie ma, Tak. na przykład jeśli chodzi o glukozaminę, chondroityny, to te badania gdzieś tam wychodzą. A tutaj naprawdę jest tego sztos. Wiadomo, dużo jest sponsorowanych, żeby nie było. Ja te sponsorem wywaliłem też, ale po prostu jest nadzieja, że na przykład za 5 lat będzie kolejne badania i wtedy może być tak, że ze skulonym ogonem powiem, że jednak są jakieś wątpliwości, ale na ten moment, co badanie wychodzi, to jest to potwierdzenie tego. Więc ja po prostu zmieniłem zdanie, bo też się kłóciłem z kimś tam, ktoś mi zaczął podsyłać, no i zacząłem w tą metodę iść. Ale tak jak mówisz, to jest tylko i tak dodatek, bo to nie zmieni nam nic, ale no jeżeli jest szansa i to nie szkodzi przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, żeby nie szkodziło, to czemu nie? No bo to jest tylko białeczko, tak? No, jak może nam Nie, szkodzić no. białeczko? Nie, no oczywiście, wiesz, to aminokwasy tak czy inaczej zostaną wykorzystane. Tak. Chodzi o to, że niekoniecznie jakby one zadziałają, powiedzmy, w obrębie stawu, tak? No bo wiadomo, organizm ten Oczywiście, kolagen że tak. wykorzysta, tak? Tylko że kolagen stanowi około 25-30% białek w organizmie człowieka, tak? No Tak, jakby dokładnie tak. kości, więc chodzi o to, że no, ciężko jest powiedzieć, że na pewno jak zasuplementujesz, to ci pomoże akurat na stawy, tak? Może ci się poprawi skóra, może coś się innego, więc jakby okej, stosuję, tak jak mówisz, okołotreningowo gdzieś tam z dodatkiem witaminy C. Często w tym czasie też właśnie na przykład wrzucam na przykład BPC, żeby sobie tam to podziałało, jeżeli chodzi o tę angiogenezę, ale mówię, to jest tylko, mówię, drobny dodatek i jak raczej się na tym aż tak bardzo nie spuszczam, nie? To jest raczej tak. Tak. I oczywiście masz rację, bo ty mówisz już ogólnie, a ja już mówię tak bardzo konkretnie, takie 24-tygodniowe badanie z udziałem sportowców, gdzie podawano kolagen i placebo, to po prostu się zmniejszyły bóle. Po prostu. I to jest takie to badanie, takie game. Tu już nie chodzi o to, że była jakaś kontuzja, tylko się zmniejszyły bóle. I to po prostu jakby do końca nie wiedzą naukowcy jak, ale jeżeli się zmniejszyły bóle, no to gdzieś tam ten mechanizm musi być troszeczkę inny niż sama synteza kolagenu. Ale to wiadomo, i tak trzeba poczekać na pewne rzeczy i przede wszystkim podejść do tego z rozsądkiem. Dobra, to wracamy do MSM-u. I to jest tak, że ja też nie to, że nie polecam MSM-u, tylko znowu jest ten hype, że MSM, siarka też nas wyleczy, bo są jakieś tam badania na to i też dużo osób suplementuje. Jednak jeśli chodzi o te rzeczy typu MSM, gdzieś tam chondroityna, siarczyna, glukozamina, jak ja już to wrzucam, bo wrzucam czasami, to wolę to jakby wrzucić w kompleksie i dosyć tanio, żeby komuś nie szkodziło, dobra, bierz sobie, ale nie oczekuję od tego dużo, bo badania są różne na ten temat. Ja sam nie wiem do końca, jak twierdzić, i sam nie wiem, jak to działa. Po prostu nie jestem jakimś mega zwolennikiem tych trzech suplementów, ale chodzi też o diagnozę, czyli dlaczego my suplementujemy MSM, bo jeśli co innego, jeśli mówię, mamy na przykład konflikt podbarkowy, nie wiem, co innego, jeśli mamy kręgozmyk, co innego, jeśli mamy kolanoskoczka, bo w takich przypadkach
W niektórych bardzo, no to MSM działa. Wow. MSM działa gdzieś tam, jeśli gdzieś tam była, dobrze pamiętam, dendinopatia gdzieś tam rzepki, to działało. Czyli gdzieś tam w konkretnych przypadkach te suplementy działają, ale czy będą działać gdzieś tam prewencyjnie? No już tak średnio. A na przykład tutaj kolagen już działa prewencyjnie, w sensie zmniejsza bóle, tak bardzo ogólnie. Więc ja lubię takie badania, gdzie mamy sportowców, mamy gdzieś tam ogólne rzeczy, a nie zawsze jakby przerzucanie wniosków badań z osób chorych na zdrowych. Czasami to robię, no bo inaczej nie możemy podejść, ale generalnie za MSM-em nie jestem. Chyba, że to jest taki kompleks i jest tanio, to polecam. No nie będę tutaj reklamował, ale takie tanie kompleksy, żeby nie płacić za to stówę. I tam jest z reguły kolagen, jest MSM, jest chondroityna, siarczan. Tam są różne smaki, ktoś sobie pije, jest ok. Sam takie rzeczy piję od sponsora, ale się nie zastanawiam, czy to działa po prostu. Po prostu podchodzę do tych rzeczy sceptycznie. I nie, no nie jestem do tego tak mocno przekonany. Wolę inne rzeczy po prostu suplementować, jeśli chodzi o stan. Dobra, to teraz Damian, najpierw jak możesz, to czy coś masz jeszcze do dodania na temat MSM, a potem jakbyś od razu nam powiedział, czy kurkumina, bo wiemy, że kurkumina działa ogólnie wielotorowo i ma też działanie przeciwzapalne na stawy, ale czy możemy to traktować jako stricte taki suplement właśnie, który naprawi nasze problemy, jeśli chodzi o bóle stawowe? Tak, zaczynając od MSM, no tutaj jakby w pełni się zgadzam z Krystianem. O ile jeszcze, tak jak powiedziałem, kolagen traktuję sceptycznie, ale jestem, znaczy inaczej, nie hajpuję kolagenu, ale go potrafię zastosować. Tak, MSM-u nie stosuję w ogóle, nigdy nikomu nie rozpisałem MSM-u, samo, że chyba raz w życiu wziąłem tylko. Nie odczułem tam żadnych jakichś tam efektów z tego tytułu. I o ile tam kojarzę, tak naprawdę chyba przynajmniej może coś się zmieniło, coś wyszło nowego, ale z tego co pamiętam, to te badania o MSM głównie działały, jakby chodziło o mniejsze odczuwanie bólu, tak? Ale to też było takie dość niejednoznaczne, więc jakby dlatego nigdy nie byłem do tego przekonany. I do tych samych, do glukozaminy i tak dalej. Wiadomo, tak jak Krystian wspomniał, jeżeli coś tam ktoś kupuje kolagen i ma to w kompleksie, no to okej, ale nigdy jakby tam stricte żadnego nikomu nie rozpisałem, nigdy, żeby wziął MSM, czy żeby brał glukozaminę. Natomiast co do teraz kwestii kurkuminy, to nie, ja kurkuminy bym nie traktował stricte jako coś, co tutaj nam będzie nie wiadomo, jak oddziaływało na te problemy stawowe, tak? Oczywiście działanie przeciwzapalne, ogólnoustrojowe, ok. Tak samo jak wiele innych rzeczy, które działają przeciwzapalnie, natomiast w kontekście jakiejś tutaj magii, jeżeli chodzi o stawy, to raczej nie. Chyba, że może wyszły jakieś badania, Krystian coś tutaj mnie sprostuje, ale. No, wyszło, jest kilka. No to teraz takie suplementy, właśnie czy to składniki jakichś miksów, jak chondroityna, kwas hialuronowy, glukomina, czy coś z tego działa? Krystian? Tak, oczywiście, że działają. No, to nie jest tak, że to nie działa, ale no, na przykład jeśli chodzi o MSM, no to jest Dobrze, bardzo. to wiesz, o co mi chodzi. Czy da nam Tak. jakieś wymierne, namacalne korzyści, jeśli chodzi o łagodzenie bólów stawowych? No, generalnie o to mi chodzi. Może dać, aczkolwiek właśnie tutaj ja znowu, jeśli wrócę do kurkuminy, nawet było jedno badanie, właśnie kurkumina jest bardzo fajna, bo wyszło jedno badanie, gdzie ludzie stosowali ibuprofen, czyli mamy lek przeciwzapalny, i stosowali kurkuminę. I były podobne działania przeciwbólowe. Więc to są właśnie takie konkretne badania. To są, i oczywiście podwójny, chyba próba jest placebo, dobre badanie. Więc jeśli mamy tych badań dużo, stosujemy te suplementy, się podoba, ja widzę te efekty, to czemu nie? Więc tutaj kurkumina jak najbardziej, bo naprawdę ona działa. Jeżeli coś działa jak NLPZ-y, to troszeczkę jak mamy powiedzmy, gdzieś tam te suplementy przebadamy mniej, bardziej i stosujemy. A to, co wymieniłeś, może działać, aczkolwiek to jest czasami trochę losowe, no bo nie ma na to
Za dużo badań przynajmniej ja nie znam, ale w dłuższej perspektywie glukozamina stosowana przez pół roku, no to wykazywała działanie tam zmniejszające nieco, znaczy zwiększające ochronę chrząstki stołowej. Więc tak, tylko trzeba stosować pół roku. Więc trzeba sobie zdać sprawę, jak to działa, chociaż znać takie mechanizmy, na jakim coś działa. No, jakby dostęp mamy do tych badań, ale żeby chociaż wiedzieć podstawy, żeby pobrać coś jakiś czas, a nie żeby po prostu pobrać na przykład, nie wiem, miesiąc, dwa i przestać, tylko wiedzieć, że to działa na przykład, jeżeli, jak bierzemy leki, to bierzemy to tydzień, dwa, nie dłużej, a tak naprawdę niektóre rzeczy no, trzeba trochę dłużej pobrać, żeby zadziałały. Albo inaczej, one mogą zadziałać. No, ale mówię, tutaj na przykład, no ja wolę rzeczy pewną używać, czyli właśnie gdzieś tam właśnie kolagen, albo inaczej, które mają większą literaturę, właśnie kurkumina, która może i redukować ból, i stan zapalny, i chronić chrząstkę stawową, poprawiać ruchomość w stawie, po prostu być bezpieczną alternatywą dla NLPZ-ów. No, jeśli mamy takie argumenty, no to warto to brać, a w przypadku no, na przykład MSM-ów, MSM-u już nie ma, czyli glukozaminy, są inne mechanizmy. No i mniej więcej tak to wygląda. Czy jest coś jeszcze, o czym nie wspomniałem, a pojawia się w Waszych rozpiskach suplementacji jako suplement typowo podstawy, Damian? No, ale tak jak powiedziałem, no, jestem tym nudnym gościem, który raczej w suplementy nie idzie zazwyczaj przy problemach stawowych. Raczej w pracy właśnie gdzieś tam z fizjoterapeutą odpowiednią prewencję tego wszystkiego, jakieś rozciąganie, rolowania, mobilkę i dbanie właśnie o prawidłową technikę i inne takie rzeczy, które będą nam bardziej tutaj odgrywały nam większą rolę, będą znacznie skuteczniejsze w przypadku właśnie jakichś tam wszelkich dolegliwości stawowych. Czy tam tkanek miękki, tak, ścięgna, więzadła. Jedyna suplementacja to jest taka z typowych takich suplementów, mówię, sklepowych, no to jest jakiś ten kolagen jeszcze, plus wiadomo jakieś tam kurkumina, ale to jest kurkumina i tak zazwyczaj leci, tak czy inaczej z innych powodów, więc po prostu jakby tego nie traktuję jako typowy suplement, kiedy coś się dzieje ze stawami. No to tak jak gdzieś tam jeszcze, tak jak powiedziałem, no BPC, TB500, no i hormon wzrostu, ale też mówię, gdzieś tam przy jakichś takich większych rzeczach oczywiście, tak, bo jeżeli to mówię, jest jakiś zwykły tam delikatny stan zapalny, BPC wystarczy, jeżeli coś jest poważniejszego, no to już tam szczególnie jakieś poważniejsze urazy takie, które gdzieś tam no faktycznie potrzebują tej regeneracji tych tkanek chrzęstnych, ścięgien i tak dalej, zerwania, naderwania, złamania, no to wtedy już to wiadomo, działamy troszkę mocniej, czy jakiś hormon wzrostu jak najbardziej. TB do tego jeszcze kolagen, wtedy też w miksie, żeby wiadomo dostarczyć budulca i to się tak naprawdę sprawdza, nie? Najbardziej. Krystian, o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy? No, tak jak Damian powiedział, w ogóle jak widzę, to ta kurkumina wygrywa, bo co nie mówimy, to ta kurkumina jest, dlatego ona u mnie właśnie jest w takiej z reguły stałej suplementacji, bez względu też na wszystko, bo po prostu działa antyzapalnie i tą literaturę ma naprawdę dużą. I też mam podobne podejście, no ja typowo podchodzę prozdrowotnie, więc tutaj mobilki i tak dalej, to są rzeczy najważniejsze. Jeśli chodzi o suplementy, to gdzieś tam omega-3 też no, jest bardzo, bardzo istotne, No no, to ale to wiadomo. mówiliśmy, nie? No, I omega-3 czy sobie o leci. tłuszczach, czy o diecie? Tak. Jak ktoś nie je, ja czasami tutaj, czasami, no jeżeli mam już, powiedzmy, mam podopiecznego i nie mam bólów takich związanych z przeciążeniem, tylko mam już pacjenta, no to już lecą mocniejsze rzeczy. Właśnie hormon wzrostu to jest jakby cudowna rzecz i to jest game changer, ale wiadomo, znaczy game changer w takim znaczeniu, że on już oddziałuje bardzo mocno na cały układ stawowo-kostny poprzez różne mechanizmy, ale no to już jest właśnie wyższa szkoła jazdy, no bo jeśli będziemy działać, a ten problem zostanie, to będziemy maskować tak samo właśnie gdzieś tam używanie środków do tego, żeby no, powiedzmy sobie nasmarować stawy, jak to się mówi, że dekasmaruje. Oczywiście może i tak być, tkanki łącznie może być większa, ale no, problem zostaje, więc na to trzeba uważać. Tak samo stosowanie NLPZ-ów. Jeżeli mamy fazę ostrą bólu, to jak najbardziej, tylko jeśli miałbym doradzić, no to nie, jeżeli trenujemy, nie NLPZ-y, a jak już, to te jakby wyższej generacji, czyli celecoxib,
czyli inhibitor COX-2, bo on nie oddziałuje na przykład na układ pokarmowy tak mocno, jak naproxen, diklofenak, ibuprofen. A najlepszy będzie paracetamol. Nie jest NPZ-em, jest lekiem przeciwbólowym. On nie będzie skuteczny w leczeniu bólów, ale gdzieś tam nie będzie skuteczny w leczeniu antyzapalnym, ale bólów. No oczywiście gdzieś tam też czasami wchodzą leki, miorelaksanty czasami, no, jeżeli mamy duże napięcia mięśniowe, ale no to już oczywiście mówimy o naprawdę ciężkich przypadkach. Gdzieś tam też CJC i pamorelina, one też tutaj Ale czasami to stosuje. generalnie rzucamy pod kąt, no bo to powoduje większy wyrzut hormonów wzrostu, więc generalnie to się będzie zamykało Tak. w tym przedziale, prawda? Większy hormon wzrostu. Pytanie, gdzie my wrzucamy takie peptydy, czy suplementacje, czy leki, No bo fakt. ja sam nie wiem, nie? Dlatego tak Też zawsze nie wiem, też mówię. bo mamy te sekretagogi GH typu właśnie CJC, pamrolina. Ja sam nie wiem, jak to traktować, bo hormon wzrostu to jest lek, tak? To jest lek, on działa, a jednak mimo wszystko ja bym tego nie robił, że to jest jeden do jednego, bo jednak one działają selektywnie, więc szczególnie ja u kobiet to wrzucam, ale to też czasami w innym kontekście, gdzieś tam budowania masy mięśniowej. Ale no, też mają po prostu te dwa peptydy, bo ja nie wiem, jak inne. Nie wiem, jak GHRP6, nie wiem, te właśnie CJC z DAKiem 1295 oraz ipamorelina. No, mają jakąś tam literaturę, nie za dużą, jeśli chodzi o bóle kręgosłupa, bóle stawowe. Nie wiem, jakie mechanizmy. Może być tak, jak mówisz, że IGF-1, a może być co innego. Gdzieś tam, co ja jeszcze wrzucam? Ostarynę wrzucam. Właśnie chciałem pytać na koniec o Tak. starynię. Ostarynę wrzucam, jest kilka badań, czasami wrzucam 10 mg, 5-10 w zależności, nie więcej. Tak, ona będzie tutaj też prawdopodobnie poprzez mechanizmy wpływu na receptory androgenowe i dalej gdzieś tam też IGF-1 działać mocno. Gdzieś tam ten zauważyłem, że estradiol mimo wszystko on się zachowuje różnie, ale troszeczkę idzie w górę, co może mieć też wpływ na stawy. No, trzeba też to obserwować, bo to już jest zaawansowana suplementacja. No, można powiedzieć, że są takie suplementy jeszcze, Boswellia serrata, ale tu nie jestem przekonany do tego. No i chyba to wszystko. No, w zasadzie no, nie ma czegoś takiego właśnie jak suplement bezpośrednio na stawy. My możemy tylko wspierać, bo ten wstęp zrobiliśmy po to, żeby zrozumieć, jak to jest trudne. I tak naprawdę się zdiagnozować i ile trzeba troszeczkę poświęcić czasu, ale to po prostu chowamy ego w Tak szatni. naprawdę suplementacja jest na samym końcu jako Tak, wsparcie, prawda? ale jak mamy diagnozę, to jesteśmy w domu, tak? Bo chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, co tam jest. Jak wiemy, to my jako trenerzy pomożemy bardziej, nam pomogą po prostu inni ludzie dookoła, a jak nie wiemy, no to wtedy po prostu czasami musimy działać na ślepo, albo przede wszystkim skupić się na podstawach, czyli ta technika. No, to jest nudne, ale no, ja myślę, że w większości przypadków, jak ktoś by się skupił na technice, to większość problemów byłoby, no nie byłoby ich. No, Damian, tutaj mówiłeś wtedy o tym wyciskaniu. Ja się zgadzam, bo też ja mam fajną maszynkę na barki, na siłowni. Natomiast właśnie wcześniej nie miałem i musiałem kombinować z tymi hantlami i stąd już taki mój po prostu doświadczenie, że zawsze mnie męczyło to zarzucanie, chcąc dać jakiś no, press wertykalny, a co do jeszcze tego tematu, gdzie mówiliśmy, że tak naprawdę kiedy można w ciemno, nie? Że ewentualnie na jakimś prepie, no i też można by tutaj powiedzieć, że w takim okresie zaawansowanym budowania masy mięśniowej, nie? Kiedy te ciężary już poszły mocno w górę, często ten okres też jest taki mocno wymagający dla stawów, jeśli drastycznie, gwałtownie zbudowaliśmy tą kilka kilo dobre masy mięśniowej, siła poszła w górę, nie? No to wtedy też gdzieś tam prewencyjnie, żeby, nie wiem, dokończyć jakiś makrocykl, nie wiem, to gdzieś tam właśnie takie suplementy, no ale tu już nie mówię o starynie, nie? Bo to jest tutaj gdzieś to jakby robi obciążenie w innym kierunku, no ale jakaś tam kurkumina, kolageny i tak dalej, to jest według mnie spoko, nie? Przynajmniej według mnie personalnie. A jeszcze tutaj Damian, jakbyś powiedział o starynie, coś lubisz, nie lubisz? Wiesz co,
Jakby zdarzyło mi się stosować u podopiecznych kilka razy, jeżeli gdzieś tam zgłaszali jakieś faktyczne problemy już typowo stawowe. Natomiast stosuję rzadko, nie? Naprawdę zdarzyło mi się może 2 czy 3 razy zastosować. Raczej skupiam się na innych rzeczach, nie? Niż to steryno. Okej, okay, to jeszcze zapytam tak dla pewności LGD, bo tutaj jest chyba podobne działanie jako sterena, co? Jest tak? Nie, Nie ja wiem. Wiemy, że jestem nic nie fanem. wiemy. Nie, znaczy ja generalnie, jeśli chodzi o, żeby nie było, nie jestem fanem psalmów, ale i do tego powiedziałem specjalną dawką, że te 5 mg do 10 max, żeby potencjalnie nie wpływać dalej, bardziej anabolicznie, czy jakoś, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ja za innymi sarmami nie jestem, to jest bardzo mało przebudowane w każdym kontekście, więc żadne LGD, żadne rady, jakieś takie, nie wiem, JK11, no wymyślałem tego tyle, ile ludzi mnie pytają. Ja siedzę w tym temacie wiele lat, ale no, i w internecie jestem codziennie po 8 godzin, nie nadążam czasami czytać o tych nowych produktach. Oczywiście one są od wielu lat, ale generalnie niestety mamy zero badań. Ja wolę generalnie nie ryzykować. No, już widziałem różne badania, tam wielu niestety dzieciaków, gdzieś tam mamy miks ostaryna LGD, i na przykład był rat, no to widziałem próby wątrobowe 400. No to powiem wam, że po winstrolu i metanabolu nie widziałem takich wyników. No i tam bilirubina to była 3 razy norma, no już była wstępna martwica wątroby. No to chyba coś znaczy. Okej, Więc. Damian, jakieś słówko o LGD? Coś chciałeś powiedzieć? Nie, chciałem powiedzieć tylko, że jakby tak jak Krystian, że to raczej nie jest, nie można porównać jedno do jednego działania i ja raczej właśnie sarmów z reguły nie stosuję, nie? Jedyny wyjątek to jest właśnie tosteryna, a i tak No. staram się tego unikać, z tego względu, że po pierwsze, no wiadomo, raz, dostępność sprawdzonego towaru, no to wiadomo, jaka to jest, że tak powiem, półka, skąd to zazwyczaj jest brane, więc nigdy nie ma 100% pewności, czy siedzi to, co powinno siedzieć. A druga sprawa, no mimo wszystko, no jednak jest to za tą cenę, za jaką masz tą ostrynę, no to nie wiem, czy nie taniej wyjdzie wrzucić chociażby, tak jak mówię, jakiś CJC, czy nawet już się pokusić jedną, dwie jednostki hormonu wzrostu, Tak, nie? to Które pójść do zadziała fizjów. No. zdecydowanie, tak, czy pójść do fizjo, co da ci o wiele więcej niż niestety ta ostryna, nie? Okej, dobra. No to chyba będzie tyle. Ja Wam dziękuję bardzo. Myślę, że omówiliśmy temat bardzo dogłębnie. Na pewno nie wszystko i może znaleźć się ktoś, kto w komentarzach napisze: nie wspomnieliście o tym, nie powiedzieliście o tym i o tym, Dobrze, ale to słuchajcie, chętnie odpowiemy. Ja zapytałem Krystiana, czy ma jakieś tematy wstępne takie, o co moglibyśmy poruszyć, to jakbym leciał punktami, tak jak mi Krystian wypisał, to byśmy siedzieli Nie możesz nie 12 pytać, bo godzin. Najdłuższy podcast byłby, tak? Ale myślę, tak. że tak swoimi słowami jednak mimo wszystko poruszyłem to, co tam wspomniałeś i było spoko, dobrze się słuchało. Wam dziękuję bardzo za już dokończenie tego tematu suplementacji i będzie trzeba pomyśleć już nad jakimś następnym tematem. No i co? To tyle. Dzięki bardzo. Dzięki, Cześć, do cześć. usłyszenia.